witam w kolejnym odcinku na kanale Życie bez limitów. Dzisiaj filmik na temat relacji. Relacji ogólnie związku. Kiedy nie warto wchodzić w relacje, w związek? Oczywiście tutaj, jak zawsze mówię, ze swojego doświadczenia oraz klientów, z którymi współpracuję od ponad już 8 lat jako trener mentalny, trener personalny. Właśnie jedna osoba, jeden z moich klientów, oczywiście tutaj nie podam żadnych imion, nazwisk, właśnie jest w podobnej sytuacji, dlatego chcę opisać ten przypadek. Będzie to jeden z aspektów, jeden czynników, kiedy nie warto wchodzić w relacje, i później podam drugi. Oczywiście, jeżeli ten filmik Wam się podoba, kanał, to oczywiście subskrybujcie. Witam oczywiście nowych subskrybentów na tym kanale. A więc, pierwsza sprawa. Najgorszym momentem wejścia w drugą relację jest wejście od razu z jednej relacji w drugą. Dlaczego tak się dzieje? Jest kilka powodów, ale głównym powodem będzie to, dlatego że jeżeli jesteśmy w pewnej relacji w tym momencie i ta relacja idzie już ku rozpadowi, możemy po prostu doświadczyć, że ta relacja, już czujemy, że ta relacja nam się nie układa, mija na przykład pół roku, rok i dalej jest to samo, próbowaliśmy coś naprawić, jednak to nie wychodzi i wiemy, że ta relacja ulegnie po prostu zniszczeniu, zerwaniu, rozstaniemy się z tą osobą. To teraz, jeżeli jesteśmy właśnie w tej relacji i doświadczamy negatywnych emocji, bo wiadomo, kiedy czujemy, że relacja się rozpadnie, jesteśmy z tą osobą długo, to często doświadczamy tych negatywnych stanów emocjonalnych, jak żalu, smutku, strachu, a więc spadamy z naszymi odczuciami na dół. I teraz tu pojawia się sytuacja. Pojawia się w naszym życiu druga osoba, którą my jakby czujemy, że ta osoba zaczyna nam podbijać stan, bo czujemy się może znowu zakochani, czy może czujemy się dobrze. I teraz, jaki tu jest problem? Może wyniknąć problem. Dlatego, że kiedy ta druga osoba podbije nam stan, my czujemy się, tak jak powiedziałem, szczęśliwi, radośni, wychodzimy z tego negatywnego stanu i wchodzimy na ten stan wyższy. Często nie widzimy tak zwanych czerwonych flag, czyli to, co może być w tej drugiej, tej nowej relacji, co może być nie tak. Oczywiście to nie jest tak, żebyśmy szukali na siłę to, co jest negatywne. Bo wiadomo, jeżeli będziemy się non-stop skupiać na tym, co jest negatywne, to do niczego dobrego to nie przyprowadzi. Ale przede wszystkim warto wtedy nie mieć tak zwanych klapek na oczy. Kiedy mamy klapki na oczy, nie oceniamy sytuacji dobrze. Dlaczego? Dlatego, że nasze hormony buzują. Nasze hormony cały czas pracują. My czujemy te endorfiny, dopaminę, te wszystkie hormony, które są związane z zakochaniem. I teraz my nie potrafimy ocenić sytuacji, dlatego że jesteśmy poddawani tej mieszance hormonów. To się właśnie wiąże z tym, kiedy przejdziemy szybko z jednej relacji do drugiej. Kiedy na przykład mija pewien czas, na przykład pół roku czy rok czasu, to zupełnie mamy inne doświadczenie. Ale często, kiedy właśnie przechodzimy z jednej relacji do drugiej, to może nastąpić. I później, kiedy na początku nie widzimy tych oznak, tak zwanych czerwonych flag, możemy nabawić się w przyszłości problemów. Oczywiście nie zawsze tak będzie, ale jest to bardzo prawdopodobne. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa. Co się wiąże z tym,
kiedy przechodzimy z jednej relacji do drugiej. Przede wszystkim nie mamy czasu naprawić siebie. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli wchodzimy w tą relację drugą, to po tej pierwszej często jesteśmy zranieni. Często ważny jest taki czas, tak zwany recover, czyli aby się odbudować, aby zaleczyć rany. Ale kiedy my nie zaleczamy tych ran, tylko szukamy właśnie zaleczenia poprzez drugą osobę, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta osoba, może tak być, że na przykład nam ta druga relacja nie wyjdzie, to my będziemy później odczuwali dwa razy większy ból i smutek. Dlatego, że zamiast mieć ten czas dla siebie, każdy potrzebuje innego czasu. Jedni potrzebują miesiąca, drudzy potrzebują pół roku, jedni potrzebują kilku lat, a drudzy potrzebują kilkunastu lat. Wszystko zależy od osoby. Ale jeżeli mamy ten czas, żeby popracować ze sobą, zbudować swoją pewność siebie, bo często jest tak, kiedy się rozstajemy, w szczególności jesteśmy w związku, w którym mieliśmy kłótnie, awantury, to nasze poczucie wartości, pewność siebie spada. Wtedy wchodzimy do kolejnej relacji, ale jesteśmy tak zwanymi żebrakami emocjonalnymi. Dlatego, że myślimy, że ta osoba nas uleczy. Ta osoba posmaruje pewnym kremem nasze rany wewnętrzne. Niestety tak to nie działa. Kiedy obciążamy tą osobę tą odpowiedzialnością, że ona nas wyleczy, ona nam pomoże, to bardzo często później cierpimy jeszcze więcej. Dlatego, że żaden człowiek nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności. Żaden człowiek nie jest w stanie być naszą mamą, czy tatą, czy naszą opiekunką, żeby się nami opiekować, żeby nas przytulić cały czas. Bo dlatego, że nasze wewnętrzne dziecko, czy obojętnie jak to nazwiemy, czy nasze rany po prostu są świeże i potrzebujemy zaleczenia. A szukając zaleczenia w drugiej osobie, często możemy mieć jeszcze większe problemy. Tak jak powiem, nie będzie to zawsze, ale jest to bardzo duża szansa. Kolejna sprawa, możemy często przyciągać osoby toksyczne, kiedy wychodzimy z relacji. I kiedy nie mamy tego czasu na naprawienie siebie, na popracowanie nad sobą, przyciągamy właśnie te osoby, których nie chcemy. Dlatego, że jesteśmy w niskim stanie emocjonalnym. Kiedy jesteśmy w niskim stanie emocjonalnym, nasze wibracje są na poziomie właśnie niskim, to zaczynamy przyciągać takich samych ludzi. Często tak się zdarza, kiedy wychodzimy z jednej relacji, wchodzimy w drugie, można powiedzieć, szambo. I się dziwimy, dlaczego tak jest. Później mija druga, trzecia, czwarta i cały czas ten schemat się powtarza. Dlaczego? Dlatego, że nie mieliśmy czasu, aby popracować nad sobą. Tylko szukaliśmy ukojenia w innych osobach. Co się oczywiście wiąże z niskim poczuciem wartości, z brakiem bezpieczeństwa i warto się tutaj tej sprawie przyglądnąć. Tutaj oczywiście świetna sprawa będzie praca z emocjami, uwalnianie emocji, które w nas siedzą właśnie żalu, smutku, w szczególności po nieudanej relacji. A więc jeżeli szukacie takiej pomocy, to oczywiście zapraszam Was na sesje indywidualne na Zoomie. A jeżeli chcecie popracować w treningu mentalnym, nad poczuciem wartości, również pewnością siebie, prawem do porażki, uważnością, spokojem wewnętrznym, co w dzisiejszych czasach jest ogromnie ważną sprawą, to również zapraszam Was na trening mentalny, który się odbywa online. Nieważne, w tej części świata Europy jesteś, możemy taki trening wykonać na Zoomie. I taka jest właśnie świetna możliwości, które daje nam internet. Jeżeli inne platformy też oczywiście wchodzą w grę. Ale tak jak powiedziałem, bardzo ważne, aby mieć ten czas dla siebie. Bo ten czas dla nas pozwoli nam naprawić pewne części,
pewne nasze rzeczy, które mogły być, stały się popsute, można powiedzieć, poprzez właśnie relacje. W szczególności, jeżeli byśmy te relacje bardzo długo. A więc jeszcze raz, jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz i do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć!